No to kupimy sobie jakąś furkę, która potencjalnie powinna fajnie brzmieć. Mówiliśmy coś o Subaru, że Subaru dziwnie brzmią w Forza Horizon 4, nie? Może byśmy tutaj Subarkę sprawdzili. Hondy też paskudnie brzmią w Forzie, prawda? Ale Hondy brzmią ogólnie paskudnie, więc... Który samochód pamiętam, że tak brzmiał fajnie w Forzie Horizon? O, właśnie! BMW M4 GTS. Kojarzycie ten dźwięk w Forzie Horizon 4? Brzmi tak jakby... No nie wiem, jak to określić. Jakby jakieś muchy płakały, nie wiem, kurde, strasznie. M4 sobie sprawdzimy. Okropnie brzmi M4 w Forza Horizon. Strasznie. To jest... Fu. Dobra, posłuchajmy. Tutaj podobnie, ale jest... Znaczy podobnie, dużo lepiej, tak? Tylko... No, nie wiem, czy pamiętacie, jak w Forza Horizon brzmi... ta BM-ka. Jak jakieś stado much... Nie wiem, jak to określić. No tutaj zdecydowanie lepiej, kurde. No zupełnie inaczej to brzmi, kurde, nie ma porównania. Po tuningu byśmy sobie jeszcze to sprawdzili. Sterowanie to tak jak wam już kiedyś też mówiłem, jak 2 lata temu żeśmy ogrywali tą grę. To jest takie sobie, no mogłoby być lepsze. Nawet nigdy tej strefy driftowej tutaj chyba nie robiłem. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, kurde, herbata mi się kończy. Trzeba streama kończyć, bo nie ma już herbaty. 750 tysięcy punktów trzeba zdobyć. Zobaczymy. Sprawdźcie dźwięk boksera w Subaru, Lucek. Trzeba będzie też sprawdzić, no. Tam my w tym Subaru BRZ mamy chyba 2-litrową bokserkę. Co to było? O, nie w tą stronę, kurde! Ej, ten mijacz na pewno nie jest taki dobry, no. Dawaj, 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 celuj! O nie, 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 aj!
straciłem cały mnożnik. Co to był za skok? Trzeba przyznać, że dużo się tu dzieje na tym wyścigu. Raczej na tym stancie, to jest jeden wielki stant, ten wyścig. Ej. Jak z karabinu strzela, nie? No skręcaj! O Boże. Nie lubię tego uczucia w tej grze, że skręcasz z samochodem, nic się nie dzieje. Mówiłem wam o tej takiej oskryptowanej podsterowności. No i meta, kurde. Dobra. Proszę bardzo. Czwarta pozycja już w generalce. I jeszcze będzie jeden wyścig. Jeszcze dwa wyścigi mamy. Speed crossowe. W warsztacie jakiś nowy asortyment. I musimy jechać. A co to? Napad na autostradę. A, to żeśmy robili chyba, nie? To gdzieś. I chcę się pogodzić. Spotkajmy się twarzą w twarz. Próba czasowa. Zapomnijmy o urazach i zaczniemy od nowa. Aha, mieliśmy kupić... Nie, BMW mieliśmy sprawdzić. Czekaj, BMW, co mieliśmy jeszcze sprawdzić? Mieliśmy jakiś sprawdzić samochód. Czekaj, co to miało być? A, Subaru mieliśmy ogarnąć. Co ty robisz temu miniaturczowi, on cierpi. On tak, on po to jest stworzony, wiesz? Nie wiem, czy mi starczy na Subaru. Starczy. Jeszcze może na tunik wystarczy. Zobaczymy. Subaru, silnik Boxer. Dwulitrowy tylko, ale Boxer. Posłuchajmy. Czy testowałem kiedyś preparat na felgi, co robi kolor jak krew? Tak, testowałem. Są różnych firm te preparaty. One ogólnie rozpuszczają ten osad z klocków hamulcowych. Nie? Który tam... Bo jak tak normalnie jeździmy samochodem, to my nie widzimy, że tam przy ostrym hamowaniu lecą iskry i tak. Nie? A tam się dużo dzieje, zwłaszcza przy przednich hamulcach. Tam największe siły powstają, tak? No i ten osad widać na przykład moich srebrnych felgach aluminiowych. To jak się trochę popryska tym takim preparatem do czyszczenia i się odczeka trochę, on strasznie śmierdzi okropnie. Tylko i wyłącznie w garażu tego niech nikt z was nie robi przypadkiem. Ten preparat do czyszczenia felg okropnie śmierdzi, taki dobry, nie? Bo można kupić oczywiście w jakiejś tam sieciówce preparat, powiedzmy, nie wiem, w Lidlu
czy w jakimś innym sklepie spożywczym, chemiczno-spożywczym. No ale one nie robią takiej roboty, zdecydowanie. Nie ma porównania w ogóle. Więc no, ja zdecydowanie polecam sobie nawet zamówić gdzieś jakiś tam lepszy preparat, ale róbcie to na dworze, naprawdę, bo śmierdzi niesamowicie. Dobra, robimy tuning tego samochodu, tylko nie wiem, gdzie jeszcze można go stuningować. Tutaj możemy. Zajedziemy sobie i przetuningujemy Subarkę. Nie wiem, czy ja jej czasem nie mam, nawet nie sprawdzałem, chyba nie mam. Ja tu mam bardzo niewielką ilość samochodów w tej grze, ale tej Subarki jeszcze nie miałem. Jeszcze Porsche Boxdera. Boxdela mam sprawdzić. Porsche. Nie no, na razie Subaru. BMW nawet nie tuningowałem. Nie wiem, czy mi starczy hajsu na jakiś tuning do tej Subarki. Ale zaraz sprawdzimy. No, dźwięk nie jest powalający, nie ma takiego typowego buczenia, jak Subaru potrafi buczeć, nie? Tak. Mi się podoba Subaru WRX STI z 5 roku. Tamto Subaru naprawdę bardzo ładnie brzmiało. Słyszałem w rzeczywistości. Fantastyczny samochód, naprawdę. Ja mówię z 5 roku, ale tam wiadomo, że nie produkowali tego samochodu tylko przez jeden rok, tylko mówię, żeby wam mniej więcej nie starczy nam hajsiwa na to. Niestety musimy coś polosować. Już kończy się tuning. Cyk. Może coś tam przyspieszy samochód, no. Na razie jest słaby. BRZ Premium. Dzięki Radek za ten, za gwiazdy. Co to za pakiet? To jest taki pakiet kolekcjonerski z gry Czarnoblade. Kojarzysz? Tam jest taka maska gazowa. Są takie fajne fotografie z tej gry. Dobra. I tam blok silnika, nie wiem, zobaczmy. Dobra. No i gitarka, zobaczmy. Pierdy się na pewno poprawiły trochę. Tak, pierdy się na pewno poprawiły. Ale tak dźwięk samochodu nie bardzo, nie? Tak praktycznie to samo. Trzeba by było go naprawdę jakoś tam bardzo dobrze stuningować, ale nie mam hajsu tutaj w grze. Zobaczymy jeszcze, co można z tym samochodem zrobić, jeśli chodzi o tuning wizualny. Się da pojechać? Oj, zamurowane. O! Cofnęło mnie! Tam nie można wjeżdżać. Czeka. Dobra. Obniżamy. To pochylanie kół do samochodów wyścigowych mi się nie podoba. Do driftowozów i do pokazowych jakichś tam samochodów to ok, ale w wyścigówkach to tak trochę nie bardzo, nie? Kurde, nie starczy mi hajsu na tuning. Wow, co to jest?
Ty, to jest zderzak z jakiegoś Lexusa, nie? Co to jest? Jakie wielkie... O, tu poszerzenie jakieś. Uhuhu, rocket bunny. A to co to jest? Patrzcie, tu mamy kilka poszerzeń do tej fury. Ej, no to już jest zderzak na pewno z Lexusa jakiegoś, no! Come on! Dobra, dajmy to. Kurde, nieźle. Dyfuzor. Też nie możemy tu wymienić, bo mamy cały pakiet. Końcówki. Jest. Dajmy te rakiety takie wielkie. Tylny zderzak, rejestracja, klapa bagażnika. Spoiler. Wow, jakiś spoiler. Dajmy taką lotę. Światełka. Czy to są LEDowe? Dajmy takie. Owiewki. To nie. To już chyba wszystko, nie? Tylko lusterka możemy jeszcze dać. Jest okropne. Moglibyśmy dać inne, ale... Ale jednak się wstrzymam. No i mamy coś takiego. Tak sobie wygląda z takim pakietem poszerzającym. Taki odważny ten pakiet, nie? Ale nie wygląda źle. Trzeba przyznać, że wygląda całkiem okej. Teraz jeszcze tylko malowanie jakiegoś gracza innego, który pewnie zrobił coś ciekawego do tego auta. Mamy takie coś. Japońskie malowanie. Gdyby to była Toyota. Tu mamy jakiś gradient. Ouu, patrzcie na to. Dobre. Zajebiste są te malowania, naprawdę. Tak samo w tak samo w Forzie Horizon, tak samo tutaj w tym Need for Speedzie. Ludzie robią fajne rzeczy z tymi autami, ale wiecie co? Co jest z tymi... Dlaczego te koła są tak schowane? Te z przodu w sensie. Pamiętacie, w Need for Speedzie 2015 mogliśmy dać do kół jeszcze dystansy dodatkowo. Tutaj chyba nie ma takiej opcji, nie? Usunęli to. Myślę, że to będzie dopiero w tym następnym Need for Speedzie hicie. Bo patrzcie, te koła są z przodu tutaj trochę schowane w te nadkola. Mi się to nie podoba. Wobec czego musimy to po prostu wymienić. Ej. Jak się to usuwa? Nie mogę... Ooo. Dobra, to inaczej. Ej, patrzcie, nie mogę tych... What? Muszę... A, musiałbym cały samochód skasować. Dobra, musi tak zostać. Nie chce mi się tego robić. Chyba modele zderzaków im się skopiowało. Nie no, źle wygląda to koło z przodu. Nie podoba mi się. Powinno być bardziej zrównane z błotnikiem, byłoby lepiej. Ale i tak samochód mega niski, nie? Fajnie wygląda z tym bodykitem. Łe, jak mu się... Patrzcie, przy hamowaniu mu się fajnie podświetlają te... Widzicie? Ładnie. Fajne są te tylne lampy. Dobra. Idziemy dalej na speed cross chyba, nie?